Zarząd osiedla Konikowo po raz kolejny zaprosił mieszkańców na festyn rodzinny. Zabawę tym razem zwołano pod znakiem koloru zielonego, a zorganizowano ją na zielonym zapleczu dwóch miejskich placówek oświatowych. Dlaczego zielony? Zielony jest to kolor nie tylko nadziei, jest to kolor ekologii, jest to kolor budzącego się życia. No i przede wszystkim kolor, który pobudza do radości, do zabawy. I życzymy wszystkim zielonej zabawy, czyli radości, uśmiechu. Integrujemy się tutaj nie tylko z przedszkolem, ze żłobkiem, Rada Osiedla, ale też wolontariusze z miejskich świetlic socjoterapeutycznych będą pomagali w malowaniu buź. Oczywiście na zielono. Rodzinnie, na sportowo, na wesoło, bo też konkurencje sportowe będą. Ale to co najważniejsze, dużo radości, uśmiechu dla dzieciaków, dmuchane zamki, to co zawsze cieszy dzieciaki. Więc oby pogoda dopisała, mam nadzieję, że nie będzie padało. Pogoda idealna, bo ani nie jest za gorąco, ani nie jest za zimno. Nie ma słońca, które by powiedzmy mogło też przeszkadzać dzieciakom. Więc myślę, że fajnie będzie i zabawa po raz kolejny, już siódma edycja tego festynu rodzinnego przedszkola numer 2, żłobka przedszkola numer 12, żłobka numer 2 i osiedla Konikowa. No przede wszystkim mamy mnóstwo konkursów, które odbywają się tutaj na terenie. Każde grupy i przedszkolne i żłobkowe mają swoje stanowisko i tam dzieci wszystkie, nie tylko żłobkowe i przedszkolne, mogą podchodzić i brać udział w konkursach. Przewidziane są małe lub większe nagrody. Oprócz tego z tyłu za nami, nie wiem czy widać, są zamki dmuchane. Jeden mały dla żłobkowiczów i dzieci mniejszych, drugi większy dla odważnych przedszkolaków. Dla całej społeczności, która tutaj się zgromadziła na naszym placu, gra zespół Bingo. On uświetni nam dzisiejszy festyn. Dla rodziców przewidziane są również konkursy z nagrodami, a oprócz tego kącik gastronomiczny, czyli zielona zupa ogórkowa, pajda chleba ze smalcem i z ogórkiem, a ponadto wata cukrowa, popcorn. Także warto z wszystkiego korzystać. Życzymy smacznego i udanej zabawy. Popołudnie na placu zabaw przy siedzibie tzw. czwórki spędziło około 500 osób.